Warunki są wspaniałe, tylko trochę mokry śnieg. Jest go dużo, jest ciepło, nie ma wiatru, ale jest przyjemnie. Pani przyjechała? Z Przasnysza. Z Przasnysza? Tak. To jak się Pani dowiedziała o tym, że tu jest taka góra? Znajomi mają tutaj rodzinę w miejscowości Żydkejmy i tak tutaj sobie przyjeżdżamy właściwie co roku. Ale na tym stoku jesteśmy pierwszy raz. No i jak Pani ocenia w ogóle ten stok? Bardzo fajne warunki, dużo tras, różnorodność dla dzieciaków. I na pontonach mogą zjeżdżać, i na sankach, i na nartach, i na snowboardzie, także wybór jest bardzo duży. Sami rozpaliliście, czy tutaj sami. Był? Sami. Rozpaliliśmy. Sami. Robi kiełbaski. Kiełbaski? Jak smakowały? Dobrze. Tak? A nie za zimno ci? Nie. A lubisz taką pogodę? Tak. Co zrobić? Drugi to kocha śnieg? Tak? Ty kochasz śnieg? To opowiedz mi o tym. Lubisz, co lubisz w zimie? Co jest fajnego w zimie? Nie, przecież. Chcesz opowiedzieć? To powiem. Co ty lubisz? Się bawić na sankach. I zjeżdżać. Zjeżdżać? A dobra, a na zjeżdżać wolisz na nartach, na sankach, na oponkach? Opowiadaj. Może na pomponach i... A na czym dzisiaj zjeżdżałeś? Na sankach. Nie. I na... Jeszcze? Na tych kołach. Na koła. No dobra, a zima jest fajna czy nie? Fajna. O, dopiero przyjechaliśmy, więc jeszcze trudno powiedzieć. Dzieciaki dopiero będą zjeżdżać, za pół godziny mają swoje pierwsze lekcje. Ale na razie nam się podoba. A skąd przyjechaliście? Z Warszawy. Z Warszawy aż? Tak. O, dlaczego aż z Warszawy tu się fatygowaliście? A, zaczynają się ferie, wszyscy jadą na południe, to postanowiliśmy na przekór wszystkim na północ się udać. Słyszeliśmy, że tutaj są dobre warunki, jest trochę mniej ludzi i dlatego właśnie jesteśmy tu. Sporo jest ludzi. A pewnie w porównaniu do gór to i tak mało, więc jesteśmy zadowoleni. Z Białegostoku. O, super. Tak. No i jak z Białegostoku? No bardzo fajnie. Pogoda dopisuje raz w roku. Nie, latem też przyjeżdżamy. Jest okej. Okay. Tak, latem jest okej. Okay. Na narty, na
nad jeziorko, na ryby, popływać, tutaj na tego wake'a, na wyciąg nadwodnych. Także cały czas coś się dzieje. No fajna górka do nauki, pontoniki, jakaś górka do soneczek. Poza tym co? Można coś zjeść, wypić. Jest okej. Dużo, jest dużo, widać po parkingu jest dużo, po oślej łące widać, że jest dużo, jest tego trochę. No wszyscy chcą skorzystać z pogody, nie wiadomo ile to potrwa. No pogoda jest fajna, jest dużo śniegu, jest 1 stopień, co prawda H na plusie teraz, ale da się jeździć super. Jak było? Bardzo fajnie. Śnieży, ale to nie przeszkadza w zabawie, także a ludzi jest sporo, powiem szczerze. Bardzo fajnie, podoba mi się. Na nartach też byłem i normalnie super, nie wiem. No dobra, ale co fajniejsze, narty czy opony? Chyba opona. Tak. Pierwszo się przywalałam, jak jechałam na nartach, ale później już się nie przywalałam, ale pierwszo musiałam coś zjeść. I od razu było lepiej? No. I co jadłaś? Zjadłam pączka, były pyszne.